Hej, z tej strony Adamozaur. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy otwierać znowu Rainbow Nerdsy, tym razem takie mniejsze. I są tylko dwa smoki. Ja otwieram. Jej, pierwszy raz w życiu otwierałem coś i nie popsułem. O, ale tu jest fajne te przegródka. O, najpierw sobie spróbuję to otworzyć, bo ech, nie można, kurczę. O, może tak. Halo? O! Nie, no, otwórz się. Halo? A, tak, tu jest naklejka, to dlatego. Kupię naklejka, o. O, tak, o. Gdy jest z tyłu, nic nie będzie widać. I teraz to trzeba tak. O, teraz tu będzie chyba lepiej. Kurczę, czy... Trzeba to tak, o, drugie tak, oj, to nic, o, trochę poodrywałem, ale jest. Jakie to smaki? Tutaj macie napisane, jeśli ktoś nie umie czytać po angielsku, to tutaj jest, nie wiem nigdy jak to się nazywa. Watermelon i cherry, cherry, czyli? Czyli to nigdy nie wiem co. A wiśnia. Tak. A watermelon? Arbuz. Mogę się doczekać spróbowania tego. To może najpierw to zakryję i... O. Wezmę sobie trochę. Dajmy to położyć, żeby się nie wysypało. O. O, teraz spróbuję. Zaczęłaś od których? Cherry. Trochę kwaśne, ale też słodkie. Spróbujcie. Niam, niam. Są dobre. Teraz jest tyle. No faktycznie, kwaskowe. Mm-hmm. To teraz która? Zielone? Mm-hmm. Teraz kolejny smak. Was by największy. Jeszcze bardziej kwaśny i o wiele mniej słodki. Dobra. Będę miał kolor. Będzie z kolorowy stanu od tych nerdsów. Z poprzednimi nerdsami też tak było. Jeszcze po roku albo. W kilku miesiącach jeszcze znajdowałem ten nersy pod laptopem i innymi rzeczami. Udany zakup? No, fajny. Ile dasz punktów od 1 do 5? 1 do 5 to takie 5 plus. Kwaśne, tak spróbowałam to. No. Troszkę wykręca. Jak jeszcze będzie z drugich nersów. A to jest pomieszane? Nie, ale to ma taką nową przegródkę. Dobrze, żeby się palec zmieści. Tutaj jest kilka czerwonych. O, ile ja sobie wziąłem? Gdzie teraz wszystko? Wyzwanie! Nie zrób skwaszonej miny. Nie zrób skwaszonej miny teraz. Dobre, pyszne! Nie mam buzi. A wy za to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie. I ja się z wami żegnam. Koniecznie spróbujcie sobie takich albo innych. Pa, pa!